Rozgrywamy z Partizanem Belgrad 1-0, ale Krystian, chyba najpierw zaskoczyły nas warunki pogodowe. No tak, ja się nie spodziewałem, że taka nas już w drodze w ogóle została taka straszna pogoda. Ulewa jeszcze tutaj blisko nas, piorun gdzieś walnął w pobliżu. Także myślę, że no, warunki dzisiaj nie rozpieszczały, zresztą to było widać już w czasie meczu, że ta piłka czasami też stawała, bo przez większość tej pierwszej połowy też padało, jeszcze na początku drugiej też mi się wydaje, też jeszcze były opady, także myślę, że no to też, ta piłka stała momentami, to też było widać na boisku, że to się trudno po prostu piłkarzom grało. A sam meczka można podzielić, myślę, na takie dwie połowy. W pierwszej, gdzie była przewaga Partizana, ale w drugiej, no to jednak Bytowia nadawała ton. No tak, to się druga się trochę poprawiła, chociaż w pierwszej połowie też grali zawodnicy, który by się wydawało, że jest to taki pierwszy garnitur właśnie. Także myślę, że no, oni się trochę słabiej zaprezentowali, też ten gol jednak w pierwszej połowie stracony, to jest 35 minuta pierwszej połowy, także druga połowa mecz się zdecydowanie wyrównał, to jest już Bytowia trochę lepsza, trochę bardziej grała do przodu, też mniej więcej akcji może trochę stwarzała i myślę, że wtedy już Partizan też nie grał tak jak w pierwszej połowie, nie stwarzał sobie tylu akcji i też no Bytowia chyba się trochę bardziej otworzyła, chociaż ten mecz był ogólnie rzecz biorąc niezbyt ciekawy. A zawodnicy testowani, no chyba dla mnie nawet nie, że zagrał testowany Aggun, choć trudne nazwisko, ale tam w ataku jeszcze w pierwszej połowie jakoś grał, ale reszta zawodników jakoś tak niespecjalnie, powiem szczerze, nie przekonała. Tak, no taki bardzo mamy tutaj zawodnika podobnego do Michała Pazdana, Tomaszewskiego. Tak, Krystian Tomaszewski. Co, Elany Toruń? No tak, zobaczymy. Na razie to są dopiero pierwsze mecze tych zawodników. Nie wiem, może ty coś o nich powiesz. No mogę powiedzieć tylko tyle, że raczej nie przekonali, a też chyba Tomasza Kawalskiego, bo co by nie powiedzieć już jak nazwałeś go, bytowski Pazdanek, tak? Można powiedzieć, to jednak ten zawodnik no, grał krótko. No, trzeba powiedzieć sobie szczerze, on już zszedł w drugiej połowie, a przecież dopiero w przerwie został wprowadzony. No, Harris Memisz, no chyba tutaj też zauważyłeś, że miał bardzo duże problemy z wyprowadzaniem piłek. No tak, Memisz nie zaprezentował się dobrze. W ogóle grał bardzo ostro, z żółtą kartę został w pierwszej połowie. Ogólnie zagrał raczej poniżej średniej, myślę, że przeciętnie co najwyżej. Był spóźniony często, no właśnie jak mówiłeś, nie wyprowadzał dobrze piłki, no nie pomagał za bardzo drużynie. A czy można kogoś wyróżnić w tym sparingu? A raczej takiej osoby, która by jakoś się pokazała jakoś specjalnie, nie było w tym sparingu. No ja przynajmniej nie mam kogoś takiego. Mecz był ogólnie wyrównany, myślę, że zawodnicy to było takie trochę na przetarcie. Zresztą w tym deszczu się myślę trudno grało. Także no nie ma kogoś takiego, żeby dzisiaj wyróżnić, to jest dopiero pierwszy mecz po tej przerwie, także. Czyli ten wynik sprawiedliwy, czy jednak nie do końca? W pierwszej połowie myślę, że raczej sprawiedliwy, bo w pierwszej połowie Partizan przeważał, a w drugiej połowie też Bytowia jakichś okazji sobie nie stworzyła. No nie, tak zadałeś te pytania, jakbyś miał chyba inne, odmienne zdanie. No nie, na pewno jest dużo do poprawy i chyba tym akcentem zakończymy.